Okej, okay, dojadam śniadanie i pogoda się coś... To błysło się. O, burza jest. Ale zimno, właśnie mówię, że jest zimno. Ale grzmi. O, błysna, nagrałam jak się błyska. Wow. Nagrałam, mam wejść jak Instagram też pod. I będzie padało przez cały tydzień. Uhu, do końca. Z 2 tygodnie. Będzie padało? Tak, według Google. Nie będzie. Nie będzie. I no, taką pogodę mamy mieć. Ciekawe, no. Ale ja w to nie wierzę, powiem ci. Ja w to nie wierzę, tu się przejaśni. Zobaczymy, co to będzie. Mam jeszcze pół godziny, żeby się zebrać. Zabieram sobie na takie wyjazdy zawsze parownice. No, w sensie samochodowe bardziej. I kurczę, trochę mnie ta pogoda przeraża. Ale z drugiej strony, jak patrzyłam na to przed wyjazdem, to było zupełnie odwrotnie, że ma być ładnie i słońce i mi się zdaje, że tu się tak nad morzem to po prostu będzie zmieniać. Kurczę, muszę to wziąć, wiecie co, muszę to wziąć drugą ręką, bo tak jedną to nie wyprasuję. Dobra, to się rozłączam. Widzę, to tutaj jest deska do prasowania, no ale... No, a patrzcie, jaki piękny widok rano. Tak mi się podoba ten widok, ale tu się teraz przejaśnia. Wcześniej tam było jasno z tamtej strony, a teraz jest odwrotnie. Ile ja? A tak wyglądało nasze lokum z zewnątrz, tylko wam wczoraj nie nagrałam. A to może dokleję, żebyście mieli obraz, jakie to malownicze miejsce. I tam wam zostawię link do niego w opisie. Jedziemy do Zadaru, a przynajmniej w tamtym kierunku. Nie byliśmy na punkcie widokowym, bo była brzydka pogoda i oceniliśmy, że nie warto. I z mojej strony są bardzo piękne widoki. I nagram wam przebitki, po prostu wow.
to spyt. No nie. No, jesteśmy, słuchajcie, w Szybeniku, w Sibeni, coś takiego. I Dawid poszedł za różkę do tego. Tutaj wygląda tak, wybrzeże, tam jest dalej plaża. Bardzo fajna tu jest ta alejka. Później wam pokażę, jak przejdziemy się na spacer. Mam nadzieję, że na jakiś czas koniec tylko tych widoczków z samochodu. To Gloria, teraz zostaniemy tu, zostaniemy prawdopodobnie na dwie noce i zobaczymy, czy jak będzie z pogodą. A jak będzie kiepsko, to ruszamy dalej. Jaki Laura znalazła mórz, na jakie piękne. Ja jeszcze Glorkę przebieram. Ale ładne, zaraz tam przyjdziemy z Glorią, tylko drugi but jej założę, już. Chodź Glorcia, drugi but. Widzicie, obie z wiaderkami z Biedry. Mówiłam wam, że są wiaderka z Biedry bardzo łakomym kąskiem. A gonimy. Nie, płaj do wody mam. Ja Gloria już mnie pociągnęła, bo też mam buty mokre. Tych muszelek to w ogóle trzeba szukać w tych kamykach, nie? No bo tu taką mamy plażę, jak to... Podobno jak to w Chorwacji, bo ja pierwszy raz jestem. O, znalazłam. Ta piękna. Piękna, ja też znalazłam piękną, patrz. Gloria, masz. Oj. Ty zbierasz kamienie, wszystko ty zbierasz, tak? Proszę Gloria, zobacz, muszla. Śliczna. Lorce może podmywa pieluchę, ale już trudno. Grunt, że siedzi w ogóle, a nie próbuje wbiec do wody. Ale lubię taki szum morza. Się cieszę. Wiecie co, nabałaganiliśmy, ale pokażę wam dzisiejsze i jutrzejsze spanie nasze. Stoliczek jest, łazienka jest tu, łazienka jest bardzo słaba. W ogóle trudno jest o apartamenty, tu jest taka malutka łazieneczka, tam jest prysznic i kibelek. No, w każdym razie trudno o apartamenty, wbrew pozorom, bo akurat tutaj w Szybeniku sezon się skończył w sierpniu, więc tu jest tak totalnie po sezonie. I tutaj, o, pokażę wam balkon przy okazji. Tak to jest, tu nawet widać morze. Tutaj te wszystkie rzeczy są zamknięte już dawno, oni po prostu się zwijają i nie ma. Dobra, to jestem na balkonie, tu jest wejście do salonu i pokażę wam sypialnię, przejdę tędy do niej, właśnie można tu tak przejść, no i tu jest sypialnia, taki apartament jakiś taki, powiem, że trochę taki oldschoolowy, kojarzy mi się z latem nad morzem, aha, kuchnia, jest jeszcze tu kuchenka, nad morzem polskim w sensie, no tak, dwa dni wytrzymamy i telewizor. No to lecie za ci, dziewczyny są gotowe nad morze, bo...